Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie, pochylimy się nad grą Deathloop. Zachęcam was serdecznie do łapy w górę, opisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do jego subowania, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs ze fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Deathloop to strzelanka FPP od zespołu Arkane Studios, twórcy serii Dishonored i Prey. Wydana przez firmę Bethesda Softworks, śledzimy losy nietypowej pary zabójców pogrążonych w wiecznej walce i próbujemy przerwać niekończący się cykl. Deathloop to pierwsza osobowa strzelanka FPS stworzona przez zespół Arkane Studios i wydana przez firmę Bethesda Softworks, która powstała z myślą o konsolach 9 generacji oraz współczesnych PC-tach. Akcja tytułu osadzona na wyspie Blackreef, na której panuje zupełna anarchia. Historia skupia się na losach dwójki zabójców, Colta i Julianny Blake, którzy utknęli w niekończącym się cyklu, a po zgonie wracają do początku tego samego dnia. O ile jednak kobieta jest tym zachwycona, o tyle jej przeciwnik, ścigany przez wszystkich mieszkańców wyspy, nie ma łatwego życia. Jeśli Colt chce uciec z Blackreef, w ciągu jednego dnia musi wyeliminować 8 osób odpowiedzialnych za podtrzymywanie cyklu. Nie będzie to jednak łatwe, jako że cele rozsiane są po całej wyspie, a Julianna nie zawaha się przed niczym, by go powstrzymać. Deathloop rozwija model rozgrywki znany z poprzednich gier Arkane Studios pokroju Dishonored czy Prey. Twórcy skupili się na daniu graczom swobody w radzeniu sobie z wyzwaniami. Każdy problem można rozwiązywać na wiele sposobów, a śmierć nie oznacza końca gry. Przeciwnie, każdy zgon pozwala nam zwiększyć potencjał bojowy bohatera, a powoli zdobywana wiedza na temat zachowań i relacji postaci niezależnych ułatwi nam wyeliminowanie 8 głównych przeciwników. Tytuł nie narzuca nam też żadnych kolejności wykonywania zadań, czy to głównych, czy też pobocznych. Jedynym ograniczeniem jest długość każdego cyklu, odpowiadający jednemu dniu w świecie gry. W walce możemy korzystać zarówno z różnorodnego uzbrojenia, jak i specjalnych mocy bohatera. Gra daje nam spore możliwości personalizacji. Znajdziemy tu zarówno wiele rodzajów broni, jak i sporo zdolności pokroju hakowania, telekinezy i tym podobne. Do nas należy więc decyzja, jak uporać się z kolejnymi wyzwaniami. Deathloop pomyślano jako grę single player z opcjonalnym elementem sieciowym. Ten drugi objawia się w postaci Julianny Blake, która co chwilę, co pewien czas atakuje gracza. Bohaterką można kierować sztuczna inteligencja, ale w gestii gracza leży umożliwienie innym ludziom pokierowanie nią w dowolnym momencie, niczym w najazdach z serii Dark Souls. Nie jest to starcie dwóch całkowicie identycznych bohaterów. Colt i Julianna korzystają z podobnych mocy, lecz oboje mają też garść unikatowych cech. W przypadku Julianny gracze mogą przybierać postać dowolnego NPC-ta, a po ich stronie staną wszyscy okoliczni mieszkańcy Blackreef. Wizualnie gra przypomina poprzednie dokonania Arkane Studios, aczkolwiek przesiadka na platformę 9 generacji poskutkowała wyraźnym skokiem graficznym. O Deathloop powiedziano już naprawdę sporo. Nie brakowało też zwiastunów i fragmentów rozgrywki. Najnowszy materiał jest wyjątkowo obszerny i co ważne pozytywnie nastrajający. Deathloop to jedna z tych gier, które w momencie zapowiedzi nie zrobiły wielkiego wrażenia, ale z czasem zaczynały do siebie przekonywać. Niestety, premierę opóźniano kilka razy, a od pewnego czasu wszystko zdaje się być na dobrej drodze do premiery. Już kilka miesięcy pokusiliśmy się o stwierdzenie, że ta pierwsza była strzelanka wyraźnie nabiera kształtów i powinna spodobać się sympatykom dynamicznej rozgrywki, niebanalnych klimatów i swobody działania. Najnowszy materiał wideo nie zmienia nic postrzeganiu Deathloop. To gameplay z komentarzem Dingi Bakaby, zachęcam do tego, żeby sobie go znaleźć. Reżysera gry, który naprawdę dobrze przybliża jako najważniejsze założenia rozgrywki, fabułę oraz atrakcje, jakie będą czekać na graczy.
Radanie się po dachach, szukanie ukrytych wejść, ale też bezpośrednie krwawe starcia. Co wam to przypomina? Może Dishonored? Nic dziwnego, bo za Deathloop odpowiada ta sama ekipa. To jednak nie zarzut, bo po pierwsze Dishonored było bardzo dane, a po drugie nie zanosi się na to, że będziemy mieli do czynienia z nic nie wznoszącą nowego kopią. Deathloop niestety pojawi się tylko na PC i PlayStation 5. Od kwietnia twórcy utrzymują, iż premiera Deathloop odbędzie się 14 września. Z uwagi na wspomniane opóźnienia warto zaznaczyć, że tę samą datę podano również tym razem. Mniejsze zamieszanie, ale jednak towarzyszyło kwestii platform docelowych gry. Ostatecznie jednak je rozwiano. Deathloop zostanie wydany na PC oraz PlayStation 5. Nie ma szans na to, że dołączą do tego Xbox Series X i Xbox Series S. Przynajmniej przez rok. Bo o tyle trwająca konsolowa wyłączność zadbano. Chociaż Microsoft kupił Bethesdę i podległe jej ekipy, m.in. Arkane Studios, nie ingerował we wcześniejsze ustalenia. Możliwe jednak, że po 14 września 2022 roku coś się zmieni i Deathloop trafi na przykład do Xbox Game Pass. To tyle w dzisiejszym newsie. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do jego subowania. A gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się fajny konkurs z nagrodami. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Siema!